kapłanów i starszych ludu, posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę, otoczył ją murem, wykopał w niej prasę, zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi, jednego obili, drugiego zabili, trzeciego kamieniami obrzucili. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przyjdzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu: nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: czy nigdy nie czytaliście w piśmie? Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wydaje go owoce. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Siostry i bracia, przed chwilą w pierwszym czytaniu wysłuchaliśmy cudownej pieśni. Pieśń po winnicy. Jest to niezwykle piękna lekcja o Bogu. Lekcja o Bogu, który zatroszczył się, zaopiekował się swoim ukochanym ludem. Jest to odwołanie się do miłości troskliwej, podobnej do miłości ojca i mamy. Osłaniał Bóg tych swoich ludzi, prowadził ich i wprowadził do ziemi, która powinna być dla nich miejscem bardzo szczególnym i pięknego owocu. I oto rozpoczyna się dramatyczna część tego śpiewu. Po prostu z tej miłości nic nie wydało owocu. Miłość, która jakby zawisła, bo ona domaga się ze swej natury odpowiedzi. To jest natura miłości. Jest cała litania krzywd. Cała litania krzywd, która jest żalem wypowiadanym przez przyjaciela, czyli Boga. Do tych tekstów pięknych, Izajaszowych,
nawiązał nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus. Przy powieści o robotnikach winnicy. W tej przypowieści, którą dzisiaj przed chwilą ksiądz diakon wyśpiewał, o nieuczciwych dzierżawcach. I wreszcie w Ewangelii według świętego Jana, w pięknej alegorii o winnym krzewie. To jest śpiew dzisiejszej niedzieli. Bóg do nas się zwraca. To nie jest tylko przypowieść o winnicy, która zawiodła, o ludzie Bożym Starego Testamentu, bo gdyby tak było, to ten tekst by się nie znalazł w Nowym Testamencie, w Ewangelii. Jak się znalazł, to znaczy, że jesteśmy adresatami tego przesłania. Mówi też do nas. Co nam mówi? To jest pytanie, które chcemy sobie postawić. Jezusowa przypowieść, Jezusowe przypowieści o winnicy sformułowane tak bardzo jasno pokazują nam Boga. Stara testamentalna winnica po zabójstwie syna ulega zburzeniu. Ta nowotestamentalna winnica nie ma już takiej groźby. Zniszczenie winnicy nie jest w planach Boga. To jest zupełnie inny program. Ale jaki? Jezus jest od tego czasu, kiedy oddał za nas życie, kiedy zebrał ten lud nowy, jest krzewem winnym. Tylko On. Nigdy więc ta sytuacja nie będzie zmieniona. Nie będzie nowej winnicy, nie będzie kolejnego Izraela, nie będzie kolejnego ludu. To jest pewne. Królestwo Boże i winnica zostaną zachowane do końca. W tym sensie możemy spokojnie powiedzieć, że słowa Pana spełnią się. Żadne bramy piekielne tej nowej wspólnoty nie zwyciężą. Można więc mieć poczucie bezpieczeństwa, ale całej wspólnoty. Już żadna z tych części tej wspólnoty nie może się tak czuć bezpieczna. Żadna. Nawet my, rozpoczynający świętowanie niezwykłe, bo stulecie diecezji to jest coś niezwykłego. I na początku tego świętowania dostajemy tekst, który jest tekstem pocieszenia, ale też i przestrogi. Ponieważ Kościół jest nie do pokonania, ale równocześnie jego części, a tym bardziej każda i każdy z nas, już takiej gwarancji bezwarunkowej nie ma. Jezus mówi, ja jestem krzewem winnym. Ja. Ale każda latorośl, która nie jest w tym krzewie, staje się suchą gałązką. Bezpłodną, którą gospodarz usuwa. Nie wydaje owoców. Latorośl jest częścią krzewu. I latorośl jest krzewowi potrzebna, bo na latorośli, właśnie na tym odgałęzieniu, mają się pojawić winne grona. Zbawiciel bardzo potrzebuje ludzi, którzy pozwalają mu się zbawić. To do nas, siostry i bracia. Pięknie kiedyś powiedział Ojciec Święty Franciszek, używając tego obrazu, że Bóg do nas woła: pozwólcie, żebym wam podarował moją miłość. Może to na początku świętowania jest ważne,
żeby do nas dotarło ta niezwykła miłość Boga do mnie, konkretnie do mnie człowieka. Ja mam przynieść w nim plon obfity, ale równocześnie jest jasne, beze mnie nie możecie nic, we mnie wszystko. Świadomość tej miłości jest niezwykła. Proszę mi pozwolić na taki obraz z placu Woodstocku. Ja miałem to szczęście być wiele razy na głoszeniu Ewangelii z młodymi ludźmi na tym placu, gdzie jest wszystko, całe nieszczęście. I głosiliśmy Ewangelię. I kiedyś jeden z biegnących tam młodych ludzi pewnie usiłował mi dokuczyć i powiedział: wiesz, ksiądz, mi na tym Twoim Jezusie wcale nie zależy. I ja mu wtedy powiedziałem: wierzę Ci, ale chcę Ci coś powiedzieć. Temu Jezusowi bardzo zależy na Tobie. Zatrzymał się, przestał być cyniczny i powiedział mi: ksiądz, nigdy tak nie pomyślałem. Może na początku świętowania trzeba przede wszystkim na to zwrócić uwagę, skoro się zaczyna w taką niedzielę, gdzie głównym przesłaniem Boga jest Jego niezwykła miłość, gdzie głównym przesłaniem jest coś bardzo ważnego dla nas. Beze mnie nic, we mnie wszystko. Czyli co? Są to dwa fundamentalne stwierdzenia Ewangelii. Podstawowe i ważne, wzajemnie się uzupełniające. Latorość nie musi się martwić o to, czy przynosi owoc. Latorość musi się martwić o to, czy tkwi w innym krzewie, czy tkwi w Jezusie. Czy my czasem właśnie nie mylimy się w akcentach, szukając efektów i czegoś jeszcze, a główna troska jest inna? Czy my jesteśmy w Nim? Czy my jesteśmy tymi, którzy z otwartymi sercami karmieni są winnym tym sokiem życia, bez którego nie jesteśmy w stanie nic? To mamy do zrobienia. Dopilnować, abyśmy byli zmączeni z winnym krzewem. Warto może to sobie dzisiaj powiedzieć. Razem z Chrystusem zmieniła się całkiem sytuacja. Nie winnica, która ma gwarancję, że już nigdy nie będzie odrzucona i zniszczona, ponieważ winnicą stał się Pan, On. Cały Kościół ma niezwykłą pewność i niezwykłą obietnicę, ale zdawać sobie sprawę z tego, że w momencie, kiedy ja odłączam się od tego krzewu, obumieram. Uświadomię sobie, świętując niezwykły czas, naprawdę ważny, i świętując jeszcze tutaj w łasku początek tego świętowania, kiedy możemy sobie powiedzieć: 1366 rok, pierwsza parafia. Jaka to jest perspektywa? Daleko głębsza niż tylko wiek diecezji. Wtedy już jest pewne. Tu był Jezus, krzew winny. Tu wtedy już była wiara. Nie jesteśmy na pustyni. Jesteśmy w miejscu niezwykłej historii. Stoimy w miejscu, w którym na pewno już w XVI wieku była świątynia. Może wcześniej? To są niezwykłe historie, ale równocześnie pamiętajmy, w Azji Mniejszej kwitły kościoły. I to jak kwitły. Tam było centrum ewangeliczne świata. Dzisiaj jest pustynia.
Nie ma uczniów Jezusa. Nie ma Kościoła. Jest za to w Afryce i w Azji i wszędzie. Zdawać sobie z tego sprawę trzeba. Kiedy zaczynamy świętować, musimy to sobie powiedzieć, że naszym dzisiaj zadaniem i troską również tego świętowania jest to, byśmy byli wszczepieni. Ponieważ Boga nie interesuje, by przetrwała tak zwana kultura chrześcijańska dla samej kultury. Mówimy, że czasem jesteśmy w Europie zagrożeni i przeminie kultura chrześcijańska. Pewnie, że to bolesne. Ale Bogu chodzi o to, żeby w tej Europie i tu i wszędzie byli ludzie wszczepieni w Niego. Ludzie wiary. On chce, Bóg chce, żeby w Jezusie Chrystusie przetrwała wiara. I żeby przyjęto Jego Słowo. Żeby przyjęto Jego Słowo. Jeśli tego zabraknie, staniemy się uspą gałęzią. Nie pomogą żadne czyny i żadne świętowania. Sprawa się staje jeszcze poważniejsza, kiedy Bóg się odzywa do mnie, do każdej i każdego z nas. Wszczepieni przez sakrament wszczepienia, przez chrzest. Wszyscy wszczepieni w Chrystusa, w Jego życie i karmieni tym niezwykłym sokiem miłości Pana. To niezwykle ważne. Kościół może istnieć tylko dzięki temu, że Chrystus przemówił do ludzi, że posłał nam Słowo, że usłyszeliśmy i że On z nami tworzy wspólnotę, komunię, jak krzew ze swoimi gałązkami. Kościół może istnieć, ponieważ to Jezusowe Słowo jest ciągle podtrzymywane w Kościele przez Ducha Świętego. To On tchnął znowu, na nowo, w nas, po wiekach tego samego Ducha. Ożywił, można by tak powiedzieć, jak na początku stworzenia, tę samą glinę. I Kościół istnieje właśnie w taki sposób. Dlatego dzisiaj jesteśmy tu i zawsze powinniśmy w Wieczerniku, gdzie dokonuje się Eucharystia. Tam zawsze się zaczynało, od początku i do teraz trwa. To była Eucharystia i to było zesłanie Ducha Świętego. To Jezus pochylony do nóg, również Judasza, pochylony z miłością tą, którą się zachwycał Izajasz. Co jeszcze miał Bóg uczynić, powiedział święty Jan Paweł II, mówiąc o Eucharystii. Co miał jeszcze Bóg zrobić? Poza tym, że stał się chlebem. Stał się sługą człowieka. Co miał jeszcze zrobić? Oczekuję jakiejś reakcji na tę miłość. Jakiejś odpowiedzi. To jest wołanie. I żyjemy, i to jest nasze szczęście, w świecie ogromnych tradycji, tak samo jak wy tu, siostry i bracia w łasku. Przecież to jest niezwykła historia. Ale ta historia jest nam potrzebna, może nas wesprzeć. Ale w nas wszystko zaczyna się od nowa. W każdym i w każdym z nas. W sposób niepowtarzalny Bóg woła do mnie o odpowiedź miłości. Bóg woła do nas, tu, do tego miasta, do tych parafii, do wszystkich parafii diecezji woła od nowa. Duch Święty znowu nas chce zebrać. Jego rolą jest skupianie, zbieranie od nowa, żebyśmy byli razem.
W naszych czasach jest coś bardzo niebezpiecznego. To jest jedno z groźniejszych zagrożeń, że my chcemy swoją wiarę wymyśleć dla siebie. To czyni bardzo często, powiedział ojciec święty Benedykt, Kościół nieprzystępny. To zagrożenie polega na tym, że każdy chce mieć swoją prywatną wiarę. Że ja sądzę, staje się jakimś głównym odnośnikiem. Chrystusa możemy mieć tylko w my. We wspólnocie. Dzisiaj będziemy się modlić przed tym momentem karmienia. Ojcze nasz, chleba daj nam, grzechy odpuść nam. Jak my, to jest coś niezwykle ważnego. Nie można go sprywatyzować do ja. Do tego ja, tylko ja. Choć trzeba go bardzo osobiście spotkać. I to jest ważne. To w my rodzi się przez osobiste spotkanie z Panem. Może warto właśnie w takim momencie inauguracji wrócić i chciałbym jeszcze przywołać jedno świadectwo. Ojciec Rąki to jest zakonnik, który chyba ze 3 lata temu głosił rekolekcję Ojcu Świętemu Franciszkowi i pracownikom watykańskim. I tam w tych rekolekcjach był moment, kiedy przywołał niezwykłe swoje doświadczenie. W Mediolanie, w pięknym kościele weszła starsza pani, okazało się babcia z wnukiem. Do kościoła zapalała świecę przed jakąś ikoną czy obrazem, a ten chłopiec okazało się potem nic nie wiedział, ani o Bogu, o niczym. Tak go wychowywali. Podszedł do tego zakonnika, pociągnął go za rękaw i pokazując na piękny 15-wieczny krzyż, powiedział: kto to jest? I ojciec Rąki pisze: w jednym momencie zamknąłem w głowie wszystkie książki, całą teologię. Otworzyłem swoje wnętrze, zajrzałem do środka i coś zobaczyłem. Pochylił się do oczu tego chłopca i powiedział: wiesz, kto to jest? To jest ktoś, kto mnie uczynił szczęśliwym. To Jezus. Gdybyśmy teraz to zrobili, zamknęli wszystką wiedzę katechizmową, ja, biskup, księża, całą naszą teologię, wszystkie mądre książki, i gdybyśmy dzisiaj mieli odpowiedzieć na to pytanie, kto to jest Jezus dla mnie, gdybyśmy tak zaczęli świętować, myślę, że warto. To Bóg nas będzie prowadził. Myślę, że przez to świętowanie będzie działał Duch Święty. To jest Jego czas. Ale właśnie tak. On zawsze tak działa. Zbierając, łącząc, odradzając. Jesteśmy uczniami Pana. I tylko wtedy, kiedy będziemy się poddawać temu tchnieniu ducha i tkwić z Jezusem w jednej niepodzielnej całości, wtedy rozpocznie się coś bardzo ważnego. Myślę, że dzisiaj Bóg chce też tu w łasku, żeby na tej roli, gdzie przez wieki szukali Go ci, którzy przed nami tu byli. Kiedy przed wiekami wchodzili tu, w to miejsce, do świątyni, trzeba, żebyśmy zwracali sobie wewnętrznie nasze serce do Niego. Kiedy idziemy do konfesjonału się spowiadać, to nie dla wyliczania grzechów, nie żeby zobaczyć, gdzie my teraz jesteśmy w doskonałości. Nie. Idziemy, żeby Bóg nam odblokował zablokowane soki miłości, bośmy się odcięli od krzewu, od Jezusa, żeby nas znowu wypełnił tym,
nie inaczej. Może warto, żeby w tym świętowaniu zrobić sobie coś ważnego, ustawić moje spotkanie z Nim. Tak bardzo zwyczajnie i prosto. Gdybyśmy zawsze stawiali sobie pytanie, czy to jak wybieram, jak żyję, podoba się Jezusowi. Czy to, co robię, kim jestem, może się Jezusowi podobać? Albo gdybyśmy jeszcze dodali, kiedy wybieramy i decydujemy, czy Jezus by tak wybrał? Czy Jezus by tak zrobił? Nie wiem, siostry i bracia, czy to nie jest dobry sposób na przeżycie świętego roku jubileuszowego. Bo my musimy wrosnąć od nowa. Choć szczep diecezji łódzkiej ma wiek